Drodzy Państwo, witamy jeszcze raz bardzo serdecznie, teraz już bardzo oficjalnie, na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Literatura jest w nas, dofinansowanym z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Okej, jestem bardzo przejęta, ale obiecałam sobie, że się nie będę stresować, ale ja chyba do końca życia już tak będę miała przy każdym spotkaniu, zwłaszcza gdy mamy tak wspaniałego gościa. Przy każdym spotkaniu. Ja znowu Pana uściskam. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest wspaniały Jacek Hugo Bader. Dobrze, dostałam głos, mówię dalej. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Marta Zabłocka. Tłumaczenia na język migowy dokona pani Anita Chodacka. Dla Państwa jeszcze jedną niespodziankę. Będzie to występ grupy recytatorsko-teatralnej Espero pod kierunkiem pani Krystyny Maksymowicz, aktorki Teatru Współczesnego w Szczecinie. A wystąpią dla Państwa dzisiaj również pan Bogusław Krasnodębski, pani Danuta Łuszczek, pani Wiesława Buczulińska, pani Danusia Tymecka i pani Ala Czarnuszka. I życzę Państwu udanego wieczoru w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Powodem naszego spotkania jest najnowsza książka Jacka Hugo Badera. Ta książka powstawała 22 lata. Było 7 poprawionych wersji. Publikacja tuż przed, jakiś rok temu, została wstrzymana. Czy to była najtrudniejszy tekst do napisania? Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że tak, że to była najtrudniejsza książka. 7 wersji, to uwaga, to nie książki, bo nie można napisać 7 wersji książki, musiałbym 7 lat nad tym pracować, samo pisanie, prawda? A rzecz polega na tym, że ja 22 lata wcześniej próbowałem po raz pierwszy napisać tekst, ten właśnie, z Kuchę, wtedy bym miał inny tytuł, firma po prostu, z tym, że to był reportaż prasowy. I to tego reportażu powstało 7 wersji, co uważałem za straszliwą krzywdę swoją własną osobistą, żeby ten reportaż odrzucano zwyczajnie. No, po prostu każdy... Przyniosłem tekst Małgosia Szejner, która była moją szefową działu reportażu. Powiedziała, że jakieś tam zmiany, pokrzywiła się, nagrymasiła, oddała, kazała poprawiać. Ja poprawiłem i sytuacja się powtórzyła 7 razy. Kiedy już wyrzuciłem ostatnią wersję, tą 7 tego tekstu, no po prostu poddałem się, powiedziałem, że to widać jest nienaprawialne, ale to w ogóle nie znają się, są beznadziejni, głupi, bo to jest fantastycznie ważna sprawa, ciekawe jak cholera. I no po prostu z poczuciem krzywdy zapomniałem o tym, a w zasadzie nie zapomniałem. Powiedziałem, odłożyłem sobie do teczki i powiedziałem, że ja do tego kiedyś wrócę. No i wróciłem po 22 latach. Teraz ja wiem, że wszystko świetnie się ułożyło, że to jest nie ma przypadkowych przypadków, tak miało być. I bo wyciągnąłem tą teczkę, jak postanowiłem, że napiszę z Kuchę, przeczytałem sobie te teksty i ja widzę, po prostu są beznadziejne zwyczajnie. Ale teraz wiem, dlaczego. To jest tak, jak reporter pisze tekst, to on nie jest mocny w ocenianiu siebie samego. Po prostu nie ma dystansu do tego, co pisze. Wiem, że bardzo wielu reporterów coś takiego ma, ponieważ tekst tak cię umęczy, praca na tym tak umęczy reportera, że zawsze jest niezadowolony. Zawsze mu się to nie podoba, zawsze ma tego podziurki w nosie. Żygać mu się chce, jak po prostu patrzy na pierwszą stronicę. I dlatego on nie może uczciwie ocenić, co to jest warte. Kolegę by ocenił jak najlepiej, jak najbardziej, ale siebie samego nie.
Więc ja wiedziałem, że ja nie mogę tego wtedy oceniać, ale jak teraz po latach sięgnąłem do tego, po 22 latach i czytam jakby obcy tekst kogoś cudzego, nie? Jakiś cudzesa. I widzę, że to jest rzeczywiście beznadziejne. Ale ja, ponieważ mało, że popatrzyłem na to z dystansu 22-letniego, no nie każdy może mieć taki dystans do tego, co kiedyś zrobił, nie? Już dobrze wiecie, bo każdy z was coś robi. Popatrzcie na to, co robiliście 22 lata temu. Więc wracam do tego, to zupełnie jakbym tekst obcego człowieka czytał. I doskonale wiem, jakie on ma mankamenty. Wiem, dlaczego nie mógł się ten tekst udać. Mało, że on się nie udał. On nie miał szans się udać, ten tekst. Mało, że ja teraz jestem bardziej doświadczonym reporterem, starszym, nie? I to, no to minęły 22 lata i ja widzę, dlaczego ten tekst się nie mógł udać. Dlatego, że wtedy nie dało się go napisać. Po 5 latach od polskiej transformacji nie można było odpowiedzieć na pytanie, jak ci się żyje w kraju, który se sam wywalczyłeś. Jak ci się żyje w tym kraju? Dlaczego? Bo moi bohaterowie byli młodymi ludźmi. Po 5 latach nie można odpowiedzieć na to pytanie, zwyczajnie. Oni byli na rozbiegu swojego życia. To byli 30-35-letni ludzie. Jak można zapytać człowieka, jak ci się życie ułożyło? No, beznadziejne pytanie dla takiego młodego człowieka, nie? On mówi, co? Gdy tak zapytam człowieka w koło 30, to on powie, ty, spadaj, frajerze, zapytaj mnie za 20 lat. Wtedy ci będą odpowiadać. Wtedy, jak przeżyjesz ten 20 najpiękniejszych swoich lat, 20-30 lat, ja ich rozpocząłem, zapytałem o to na rozbiegu życia. No, beznadziejny pomysł. Ale ja chciałem już uhonorować jakby to środowisko, chciałem uhonorować tę generację, to pokolenie. No, pokolenie, fajne, piękne słowo, pokolenie, nie? Chciałem oddać taką cześć, tym bardziej, że jestem jednym z nich, nie? Chciałem, żeby oni się zaistnieli. No i wymyśliłem takie niemądre pytanie, które w sumie nie jest głupie, rzecz w tym tylko, że w złym momencie postawione. Ale kiedy przyszedłem po 22 latach jeszcze raz do nich i z tym samym pytaniem, no to w ogóle inna rozmowa. Jak minęły te 22 lata, to ci ludzie już byli u schyłku życia, te swoje najlepsze lata przeżyli. Oni wtedy mieli małe dzieci. Teraz już te ich dzieci mają dzieci. To jest kapitalny moment, żeby zadać pytanie, nie? To pytanie właśnie. Jak ci się żyło w kraju, który ze sam wywalczyłeś? Bo te najpiękniejsze lata już przeminęły, już są za nimi. I... A na jakie pytanie odpowiadam, bo nie pamiętam. Nie wiem, jak spuentować to. To może ja zacznę. Kapit też dobrze spuentować, nie tylko w całość, nie? Ja myślę, że do puenty jeszcze dojdziemy dzisiejszego wieczoru. Nie raz. Nie raz. Ale może wprowadzeniem do książki, do tego, kim są bohaterowie twojej książki, przybliży nam pierwsza część, którą zaprezentuje nam pani Alicja Czarnuszka. Rysiek, Waldek, Janka Kosiarka, Bratowa, Dorotka, Rudobrody, Fred zwany Tolkien, Stasio zwany Adamem, Andrzej Kamać, czyli Kudłaty, Szalona Ewa, Iza Biała, Cichy, Hanka, Andrzej. Są też Gosia, Ania, jej siostra Grażynka, kolporterki pracujące w warszawskich szpitalach oraz szefowa firmy Celina, która nosi takie krótkie kiecki i ma takie nogi, że można zwariować. Są też Hardy i Klinga, ale wszyscy mówią do nich po imieniu, bo cholernie śmiesznie wydają nam się te naddęte ksywy. I jest Mietek, który był żołnierzem legendarnego batalionu Zośka, cudownym, symbolicznym łącznikiem między pokoleniami polskich Kolumbów, konspiratorów. Opowiem tylko o tych rewolucjonistach, których wtedy znałem osobiście. Imię, nazwisko, wiek, zawód i ksywa. Nie wszyscy ją mieli. Niektórzy posługiwali się wyłącznie imieniem. W użytku było żargonowe słowo ksywa. Pseudonimy mieli ci z tamtej wojny, na której można było zginąć. Ta wojna jest jaruzelska, pokraczna, niepoważna, pszenno-buraczana, bimbrowo-salsesonowa, kiszkowata, bez szabel, lant, stenów, pancerfaustów, wyroków śmierci. Podły czas. Więc o tym, co napiszę, nie znajdziecie nawet odrobiny patosu. Volkswagen Garbus, którym wożę z drukarni,
nakład naszej gazety czasami wozi przednią albo tylną ćwiartkę świniaka na rodzinne potrzeby. A papiery, farbę, a nawet ogromne drukarskie maszyny przeważnie, zwyczajnie kradniemy. Na tych samych maszynach, z których schodzą płomienne manifesty, drukarze gałgany dorabiają sobie drukowaniem fałszywych kartek na mięso, a potem opylają je pewnie gdzieś na boku. Kiedy rodzą się moje dzieci, dowody wdzięczności dla lekarzy, którzy je przyjmują, nie składają się z banknotów, tylko z lewych kartek. Tyle, że na benzynę. Na potrzeby organizacji gromadzę je ukradkiem w beczkach w piwnicy sąsiedniego bloku. Wcale się nie przejmuję, że to może pieprznąć. W głowie powtarzam sobie pogowórkę ruskich generałów. Są ofiary w ludziach? Trudno. Muszą być w sprzęcie. Jedni koledzy w wolnej Polsce błyszczą w polityce. Inni robią fortuny. Jeszcze inni nie mają co jeść. Piszę przed 20 z górą laty. Wielu robi mniej lub bardziej czyste interesy. Parę osób idzie na emerytury, parę do kryminałów. Raz za coś, raz za nic. Parę osób już wie, że zmarnowało życie. Zmitrężyli, przebarłożyli 26 lat. Paru chłopaków i parę dziewczyn uważa, że walka o wolność dopiero się zaczyna. Kilkoro kolegów umiera, kilkoro się rozpija, kilkoro rozwodzi, a kilkoro leczy depresję. Niektórzy robili w życiu rzeczy straszne. Dziękujemy bardzo. To jest tak. Czyste to jest tak? Czyste. A tak? Lubię. Fantastycznie. Jak powstała lista pana bohaterów? Twoich bohaterów? Niespecjalnie kombinowałem. Nie musiałem ich jakoś tam tworzyć, wymyślać, kombinować, kogo wziąć, a kogo nie wziąć. Ja generalnie wziąłem wszystkich, których miałem na podorędziu. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, przed którymi reporter staje, kombinując tekst. To jest właśnie dobór bohaterów. No bo, jak to powiedzieć? Dobierając bohaterów, można udowodnić każdą tezę. Absolutnie każdą tezę, którą chcesz udowodnić. Zaczynając jakby rozmowę od tego, że reporter czy dziennikarz w ogóle nie ma prawa mieć tezy, no bo to jest grzech główny, pierworodny i dyskwalifikujący dziennikarza, nie? Którym reporter jakoś też jest. Nie? Gdybyś chciał coś udowodnić, to wybierając bohaterów możesz udowodnić absolutnie wszystko. Każdy twierdzenie, każdą tezę, każdą teorię. Po prostu wybierasz takich ludzi, którzy ci to potwierdzą, którzy tak opowiadają. A ty wszystkich, którzy tego nie robią, no bo odrzucasz. Proste jak był, nie? Więc chciałem się jakby pozbawić takiej możliwości. Myślę, że to podświadomie robiłem. Tak mi się wydaje. Znaczy, później na kolejnych spotkaniach autorskich już tak opowiadałem. Nie wiem, czy tak na początku myślałem, nie wiem. Ale tak opowiadam mniej więcej od pół roku, no, że to tak było. Rzecz w tym, że ja bardzo chciałem o tych moich kumplach napisać. Bardziej byłby to trudny wybór, kiedy się pisze o kimś, kto był tobie bliski, bo to jest ważne, tak? To są kumple sprzed lat. Tak, z wojny, z partyzantki, myśmy tak mówili, rzeczywiście używaliśmy takiego, dla jaj takiego określenia, to jesteś kumpel z partyzantki, nie? Czy z wojska, czy z wojny, coś takiego. To na wyrost tak mówiliśmy, z przymrużeniem oka dla śmichu. I uwielbialiśmy zawsze zmieniać słowa, nie mówi się dla śmiechu, tylko dla śmichu, nie? Nie kolega, tylko koleżka się mówi. No to różne takie myślę, że mam inny kod kulturowy niż na przykład ci młodzi ludzie. Nie? To jest tak, jak wymyślałem tytuł i przyszło mi do głowy z kucha, poszedłem do moich dzieci, takie pokolenie, pytałem, znacie słowo? W zasadzie z kucha, tak, coś tak znamy, ale tak, wiesz, żeby za bardzo mi mogli wytłumaczyć, to znaczy to słowo, to wcale nie było takie oczywiste. Wiecie państwo dlaczego? Bo dla nich nie ma skuchy. Oni przede wszystkim nie bawią się na podwórku, nie grają w pikuty, w klasy i tak dalej, dobra?
gracie w komputerze, a tam macie 24 życia i więc... Raz cię zastrzelam, no to, podrywasz się, lecisz dalej, nie? Ale to nie o tym mówiliśmy, więc chciałem się pozbawić jakby możliwości wyboru tych bohaterów. Żeby nikt nie mógł mi zarzucić, że ja jakąś tezę próbuję udowodnić. I więc powiedziałem sobie, że ograniczę więc ten wybór bohaterów, ponieważ wiem, że miałem do wyboru około 14 tysięcy ludzi. W książce jest napisane, dlaczego ja mówię, dlaczego pada taka dziwna ta liczba 14 tysięcy ludzi, bo prawdopodobnie czynnie w podziemiu, w Polsce, tym solidarnościowym, tyle ludzi działało w tym powiedzmy, środkowym, najtrudniejszym momencie tego czasu, tej wojny jaruzelskiej. Nie? Więc mógłbym wybrać absolutnie każdego. Z 14 tysięcy ludzi, jakiejkolwiek populacji, mogę wybrać wszystko, co tylko chcę. Tam się każdy znajdzie, uwierzcie mi Państwo. Więc chciałem się tego pozbawić, takiej możliwości i potrzeby szukania jakichś fajnych bohaterów, bo normalnie to masz tekst i szukasz fajnych bohaterów do tego, żeby opowiadać tę historię. Więc chciałem się tego pozbawić. Więc musiałem ograniczyć się. To co ja będę jeździł do Wrocławia czy do Szczecina, skoro ja w Warszawie mam jakby parę tysięcy albo paręset ludzi, którzy mi zupełnie wystarczą. Ale to ciągle jest dużo, nie? Więc powiedziałem, to ograniczę się do jednej organizacji. To mówię, to po co będę kombinował, jak ja jakąś taką mam jedną już zaprzyjaźnioną, nie? Ta jedna, w której działałem całą tę wojnę. I żeby już wokół... No i znowu miałbym kilkadziesiąt osób. Więc żeby się zupełnie pozbawić tej możliwości wyboru, powiedziałem, to ja będę pisał wyłącznie o tym i będzie to dodatkowy, uważam, walor. Tylko tych ludzi, których wtedy znałem osobiście. No i wtedy już mi się absolutnie ograniczyło. No ja nie wiem, nawet nigdy tego nie policzyłem, ale to około 20, kilkunastu osób. I ja je opisałem. Zobaczcie Państwo, jak oni mają cholernie skondensowane życie. Ludzie zupełnie niewybierani. Wzięci po prostu spod grubego palca, przepraszam, to jest takie brydżowe powiedzenie, spod grubego palca się bierze, czyli pierwszą z brzegu, nie? Wzięci ludzie, po prostu wszystkich, których znam i każdy z nich ma opowieść. Każdy z nich ma historię. Zobaczcie, to jest niezwykłe pokolenie. Nie wybierasz ludzi, a każdy ma takie gęste życie, że można o każdym z nich napisać fantastyczną opowieść. Jakże różnorodny jest też wachlarz, tak? Tych postaci, które... Tak, no więc właśnie. Więc ja nic nie wybierałem. Ja po prostu wziąłem wszystkich, których wtedy znałem. Znałem ich bardzo mało, powiecie Państwo, ale to nie mogłem im znać wielu, bo to jednak była jakaś konspiracja. Zasada była taka, że należy znać jak najmniej ludzi. Im mniej wiesz, tym lepiej. A ubowcy mówią, takie mają branżowe powiedzonko, że im mniej wiesz, tym krócej cię przesłuchują. Bardzo fajnie, spodobało mi się, dlatego zapamiętałem. I tam ci wszyscy agenci. Fajne, strasznie fajne. No i więc... więc tak wybrałem tych ludzi. Czyli po prostu nie wybrałem. Wziąłem tych, których miałem na podorędziu. Opisujesz krople w całym oceanie? Żeby a skąd to znasz tą opowieść? Przygotowałam się do tej rozmowy. Już dziś opowiadałem. Nie, ja wiele razy opowiadam. To jest tak, że opowiadam taką... tak. No to była rzeczywiście ta grupka ludzi, których ja sobie wziąłem w ręce i których opisywałem, no to była taka kropla oceanu. Państwo nie wiecie, Marta jest cwana, bo słyszała i wie, o czym mówimy, o tej kropli oceanu. To ja opowiem, to jest, jak mam zajęcie ze studentami, to ja tak często właśnie o tej kropli z oceanu opowiadam, bo to jest bardzo fajna metafora, śliczna, wspaniała i ona aż mnie wzrusza. Nie tylko dlatego, że ją wymyśliłem, ale też nie wiem, czy... Wiesz, w zasadzie nie wiem, czy ja ją wymyśliłem. To jest tak często o tym myślę i tak często to opowiadam, że już jakoś tak ona mi się uwewnętrzniła, że mam przeświadczenie, jakbym ją sam wymyślił. Rzecz polega na tym, że to, o czym mówiliśmy warsztatowo, że na najtrudniejszych rzeczy dla reportera to wybór bohaterów. To jest mało, że najtrudniejsze. To jest bardzo... bardzo groźna i niebezpieczna rzecz. To jest trzeba się bardzo nad tym pochylić. To mnóstwo czasu zajmuje. Ten wybór bohaterów, a szczególnie wtedy, kiedy masz ogromną mnogość tych bohaterów, nie? Kiedy zjawisko do opisania jest ogromne. A ja chcę opisać całe pokolenie. Ja chcę opisać pokolenie. To jak wybrać ludzi do opisania pokolenia? Całego pokolenia. To tak jakby ci kazali, jakby powiedzieli, Jacek, weź napisz reportaż o oceanie. No kurwa, co za pytanie, co znaczy opisz ocean. Ale co mam opisać w tym oceanie? No, wodę, czy te życie w środku, roślinki, czy ryby? Czy to, jak to wygląda w nocy, czy o zachodzie słońca, czy kiedy słońce... No, milion pytań się rodzi, prawda? Jak opisać ocean? Taką ogromną mnogość bytów, które tam są. To coś, co jest tak strasznie niestałe, bez przerwy faluje. W którym momencie? Czy jak jest flauta, jak jest sztorm?
A jak jest sztorm, to nie daj Boże, bo przecież w każdej sekundzie inaczej to wygląda. Jak to opisać? I jest jedna, jedyna metoda na to. Tylko jedna, ja nie widzę więcej. Trzeba pójść do apteki i kupić pipetę. Wziąć tą pipetę, pójść nad ocean, zanurzyć pipetę w oceanie i wyciągnąć troszeczkę wody i kap na szkiełko, jedną kroplę. Ale tylko jedną, jedyną. I pod mikroskop i opisać tę jedną kroplę z oceanu. Ale to ma być taka pewna, jedna szczególna kropla, w której zobaczysz cały ocean. Inaczej się nie da. Tak samo z opisywaniem jest dużych, wielkich rzeczy. Wielkich, jakbym powiedział, objętościowo i nie tylko objętościowo, ale jakby formalnie i jako temat, jako zjawisko społeczne. Nie? Zjawiska społeczne są olbrzymie. Ja sobie zarzuciłem coś takiego, że muszę opisać pokolenie. Więc powiedziałem, że muszę znaleźć taką kropelkę, jedną, maleńką. I wśród tych moich 15 bohaterów to jest to, co ja mogłem jakby z siebie samego i ze swoich możliwości reporterskich wykrzesać, jakby żeby opisać ich. Point. O tym, jak bardzo intymne jest to spojrzenie na tą jedną, jedyną kroplę w oceanie, opowie nam kolejny fragment książki, który zaprezentuje Danuta Tymecka. Bardzo często zasiadamy z naszym kombem w domu przyjaźni polsko-radzieckiej na ulicy Foksał. Opowiada Maciej Zalewski, rocznik 1956. To niby trefne miejsce, ale mają tam świetny bufet, bo zawsze podają gruzińską wodę mineralną Borżomi. A my mamy tam ułożone panele, które serwują nam także ruską wódkę stoliczną albo moskiewską. Ale też w butelkach po Borżomi, bo w domu przyjaźni jest zakaz picia mocnych trunków. Tak więc wodę popijamy wodą. Świetny lokal, okupowany przez wraże siły. Maciek jest mistrzem Polski kolokwializmów pięknych, krwistych i dosadnych. Potrafi kląć z fasonem i finezją, że nawet szarytek bosych by nie zraziło. A gdy biorę go za łeb i wlokę przez tematy, które go bolą, potrafi meandrować długo i zawile, że nic nie rozumiesz. Albo zerwie się z miejsca i pójdzie do toalety, albo wysypać popiół z popielniczki, albo zmienić płytę. Zna wiele sposobów, a płyty w jego rozkosznym, wypełnionym książkami gabinecie, winylowe oczywiście, muzyka z nich zupełnie inna. Miękka, łatwo aksamitnie wchodząca w uszy, nawet kiedy puszcza najbardziej dzikie kawałki Jimiego Hendrixa. Bo między cyfrowym a analogowym nośnikiem różnica taka, jak między kawą rozpuszczalną, a tą z ekspresu, albo jak między ciepłą, a zimną wódką. Efekt niby ten sam, tak samo szarpie 40% mocą, ale przyjemność jednak nie ta sama. Kurde, Maciek, ale mnie się tu nie zgadza z etosem tamtego pokolenia, bo bieda była, a wy jesteście studentami albo pracownikami uniwersytetu. To psie pieniądze. Macie pewnie z 15-17 dolarów na miesiąc. I ja, jako młodziutki nauczyciel historii w podstawówce, dostaję 12. Po knajpach latają taryfiarze,
cinkciarze, prywatna inicjatywa, jak się mówi o rzemieślnikach, mikroskopijnych przedsiębiorcach i badelarzach, czyli producentach goździków i gerberów. Artyści, którzy załapali się na estradowe chałtury, też tam bywają. Nie napisałeś książki ani martyrologicznej, ani nie uprawiałeś dziennikarstwa historycznego. Dla niektórych to zarzut, czy dla ciebie to komplement? No to komplement. Oba to komplementy. Dla mnie oba tak. Trudno było uciec przed czymś takim? Nie, to akurat mi kłopotu nie sprawia. Nie cierpię na dymania się martyrologii. Lubię podchodzić z dystansem. Tym bardziej, że piszę o innych ludziach, nie? To z dystansem samo napisać o innych ludziach jest to łatwiejsze niż pisanie z dystansem o sobie. A co wtedy, kiedy te wypowiedzi są intymne? Wracasz do swoich przyjaciół. Oni często są szczerzy, czy podchodzili do ciebie z dystansem? To bardzo z każdym z nich jest inaczej. No, to jest cała ogromna opowieść o tym, to jest... Pytanie, które zawsze stawia się reporterom. No, jakim cudem oni ci to wszystko opowiadają? Jak ty to robisz, że oni chcą ci do ciebie mówić, takie rzeczy ci opowiadać? Przecież jesteś obcym człowiekiem, który przychodzi i wypruwa z niego flaki. I dlaczego oni chcą ci opowiadać o tych swoich upadkach, o tych swoich klęskach, o tych swoich nieudanych małżeństwach, tych swoich skrobankach, tych swoich nieudanych dzieciach albo udanych, o tych swoich katastrofach? Porażkach i sukcesach. No oczywiście o tym wszystkim, o tym po prostu zwyczajnie życiu. Jak to jest, że ty to robisz? Że oni chcą ci o tym opowiadać i później to przechodzi jeszcze na dodatek. Więc no, reporter ma ten komfort, że nie pisze o sobie, tylko o kimś innym. No to jest, więc jak se założy takie, że to nie będzie żadnej martyrologii, tylko że będzie ostro, poważnie i tak jak było, bez żadnego winienia w bawełnę i żadnego kwilenia, pochylania się i ronienia łez, tylko twardy rzeczowy opis. Ja i tak pewnie w niektórych miejscach tam jakiegoś mazgajstwa prywatnego, własnego nie ustrzegłem. Ale wiem, że bardzo pilnowałem się, żeby czegoś takiego nie było. No i oczywiście jak najmniej historii, bo ludzie nie lubią czytać historii, znaczy moi czytelnicy. Jakby chcieli przeczytać historię, no to pewnie kupowali innych autorów, nie? A ja piszę o żyjących ludziach, więc staram się nie cofać w czasie, ile się tylko da. W ogóle miałem takie założenie, że w ogóle nie będę pisał o dawnych czasach. Że w ogóle o wojnie jaruzelskiej nie będę pisał. A wyszło z tego, że w zasadzie ta trzecia część, która miała być zasadniczą, główną książką, ona miała się tylko z tego składać, z tej trzeciej części książki, czyli z tego życia. Znaczy książka miała się rozpocząć w 1989 roku. Ale i ja ją tak niby zacząłem, ale bardzo szybko się zorientowałem, że to jest po prostu głupie. Nie głupie w tym sensie, że Państwo nie będziecie rozumieli wyborów tych ludzi. Prawda? Człowiek skądś przychodzi. A podstawowym zadaniem reportera jest to, żeby czytelnik zrozumiał tego bohatera. Zrozumiał jego wybory. Nie można zrozumieć wyboru człowieka, kiedy rozpoczynamy opowieść o nim w środku jego życia. Przecież to, dlaczego on tak zrobił, jakby bardzo często jest gdzieś na samym początku jego życia. Albo na początku życia jego rodziców. Dlatego powiedziałem, że muszę się cofnąć, żebyśmy ich poznali, żebyśmy ich zrozumieli, muszę się cofnąć w czasie. Więc cofałem się w ich czasie, a więc się zorientowałem, że muszę także opisać, kim byli ich rodzice. No bo to jaki człowiek jest, bierze się stąd, co ci tam w dzieciństwie do łba wbijali. O czym rozmawiali przy stole w czasie niedzielnych obiadów. Tam cię kształtują, tam cię wychowują. Stąd się wziąłeś właśnie, z tych niedzielnych obiadów. I dlatego musiałem opowiadać, ale okazuje się, że także ci ich rodzice mają niezwykłe biografie. Ponieważ piszą o niezwykłych ludziach, więc niezwykłych ludzi nie mogą wychować zwykli rodzice. Dla mnie jest to jasne. Im starszy jestem, tym bardziej w to wierzę. Im bardziej mamy popieprzone dzieci, to znaczy, że sami jesteśmy popieprzeni i mieliśmy popieprzonych rodziców. I ten bilans popieprzenia po prostu idzie, jest taki pokoleniowy, no. I super, i tak ma być, no. Jak ci się nie podobają twoi rodzice, to po prostu ich zmień i ukształtuj swoje życie. Popieprz je tak, żeby jak
Jak tobie się nie podobają twoi rodzice, to zrób tak, żebyś i ty im się nie podobał. I wtedy rzeczywiście będzie okej. Okay. No. A bohaterowie, ta szczerość, bo o to się pytam. No właśnie. Bardzo często. Jak z politykami, nie? Nie podoba się pytanie, to ja odpowiadam. Nie, bo mówi się o tym, młodym adeptem dziennikarstwa, nigdy nie pisz o swoich najbliższych. No ale to ta książka o tym jest w zasadzie. O takich ludziach. Oczywiście my się, jak ta wojna się skończyła, myśmy się rozbiegli na wszystkie strony świata i to jest właśnie, to jest różnica, która te pokolenia tych Kolumbów jakby, która jest bardzo widoczna. Tamci Kolumbowie, rocznik 20, po tamtej Wielkiej Wojnie Światowej, oni trzymali sztamę, ja to wiem. Bo to mi ludzie opowiadali i ja to widziałem z własnego życia. Czyli, że po wojnie tak, te przyjaźnie przetrwały one wojnę. One przetrwały, tak, oczywiście. I później, tak, jak gdyby ich, ten ich czas... dzieci siedziały, oni balangowali, ich dzieci siedziały pod stołem i przysłuchiwały się tym opowieściom. Jak oni tam jakby przeżywali tę wojnę jeszcze raz. Myśmy tego absolutnie nie zrobili. Myśmy się rozbiegli po całym świecie. Dlaczego? Nie, a cholera jego wie rzeczy. Ja tego nie umiem. Ja na to pytanie akurat nie umiem ci odpowiedzieć. No nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. No. Byliśmy po prostu tak strasznie różni. Cholera. Masz jakieś pytanie jeszcze? Może ja powiem tak, bo pytają mnie, no dobra, no to skoroście się rozbiegli, to mało was łączyło. Ja mówię, no muszę potwierdzić, no chyba musiało nas mało łączyć. No dobrze, ale jednak zebraliście się w pewnym momencie w jakąś kupę. No co was zebrało? Ja wtedy, jak tak naprawdę dobrze kombinowałem, no to wreszcie wystękałem z siebie, że chyba wiem, co nas połączyło. No to co? No ja myślę, że gen buntu. Że jedno jedyne, co nas łączyło, to że wszyscy mieliśmy ten gen buntu, co wcale nie jest takie oczywiste. Ja głęboko wierzę, im starszy jestem, tym bardziej wierzę w to, że ludzie mają coś takiego jak gen buntu. Wierzę w niego, w jego istnienie. Wierzę w jego istnienie chociażby dlatego, że ja mam coś takiego w domu. Mam dwoje dzieci, jedno się buntuje zawsze przeciwko wszystkiemu i w każdej sytuacji, a drugie nie. No w ogóle nie. I to jakby z takich samych rodziców, nie? Więc z tymi genami tak jest. Odziedziczy się albo nie. Więc ci ludzie, którzy się zebrali jakby w tej grupie, to oni mają gen buntu. Ja nie jestem pewien, czy ja to sam to wymyśliłem. Chyba nie. Ja to chyba usłyszałem w Rosji. Bo mi pani tłumaczyła, jak kiedyś rozpytałem, dlaczego ci Rosjanie się tak kurczę nie buntują? Dlaczego oni tak pokornie wszystko przyjmują? To teraz jest, nie? Dlaczego im się chce żyć w takim kraju? Z pani, którą rozmawiałem, stara baba mi odpowiedziała, ja to tak z czułością powiedziałem, stara baba, rozumiecie? Stara, doświadczona kobitka, która niejedno przeżyła, a przeżyła to najstraszniejsze, bo te stalinowskie łagry przeżyła. I ona powiedziała, słuchaj, dlaczego się nie buntują? No bo nie mają genu buntu. Nikt? A ona mówi, nikt. Mówi, jakim cudem? Przecież ludzie to mają. Ale nie Rosjanie. A jakim cudem? A ona mówi, ci, co mieli gen buntu, po prostu nie przeżyli lat 30. No tak. Rozumiecie państwo? Selekcja. Genetyczna selekcja. Mówię, jakim cudem można było wszystkich wyłapać? A mówię, bo to by panował terror, nie wiem, czy wiesz. 20 milionów ludzi zostało zamordowanych. 20 milionów Rosjanie sami zamordowali. I to wyszło w ten sposób, uwielbiam tę teorię. Ona teraz taka amatorska, ale uwielbiam, przez to ją uwielbiam. Po prostu wszyscy ludzie, którzy mieli ten gen buntu, nie mieli prawa przeżyć tego terroru. Terror działa w ten sposób, że on nie dotyczy ludzi, którzy coś zawinili. Nie, nie. To by nie był terror. Terror polega na tym, że terroryzowani, mordowani i więzieni są ludzie niewinni. Dlaczego? Bo bać się mają wszyscy. To chodzi o to, żeby nikomu do głowy nie przyszło, żeby się zbuntować. To nie o to, że łapie się, zabija, morduje ludzi, którzy coś zrobili. Nie, nie. Każdego. Każdego na chybił trafi. Chodzi o to, żeby steroryzować także ludzi niewinnych. Żeby nikomu nie przyszło do głowy. I po prostu, a ci, którzy mieli ten gen buntu, przecież wtedy się straciło życie za złe spojrzenie. Nie wierzycie mi? Przysięgam wam, że tak. Bo ja to przerabiałem. Ja to badałem. Ja takich ludzi szukałem i rozmawiałem z nimi. Rozstrzeliwali za złe spojrzenie. Do łagru się szło za to, że źle wyglądałeś, że miałeś złych rodziców, że coś krzywo spojrzałeś, nie przyszedłeś do pracy albo się spóźniłeś za coś takiego, że zbierałeś kłosy na tym,
że ukradłeś garstkę mąki, albo faceta, który dostał 10 lat, że pół butelki nafty buchnął z fabryki. To jest przestępca? A skoro miał gen buntu, źle by spojrzał, by nie przeżył. On akurat przeżył, ten facet od tej nafty. Ale by Łagru nie miał prawa przeżyć. Więc zlikwidowali wszystkich ludzi z genem buntu. No to jak Rosjanie mają się buntować? A myśmy, to nasze pokolenie, to byli ludzie z genem buntu. To jest, myślę, jedyna rzecz, on... Zobacz, jak strasznie są rozrzuceni ci moi bohaterowie. Mamy od kloszarda do ministra. No co ich połączyło? Co mają wspólnego ci dwaj ludzie? No właśnie podejrzewam, że gen buntu. Ja nie miałem oczywiście aż takiej odwagi, żeby o tym pisać w książce, bo mógłby być jakiś skandal z tego wybuchnąć, ale tu trzaskać pyskiem mogę, prawda? Bo w ogóle mi to niczym nie grozi. No, więc państwu to jakby... Ryzykowne teorie rzeczywiście można wygłosić, trudniej jest to napisać. To jest oczywiście ryzykowna teoria, amatorska. Jakbym to napisał, no ze 3 miliony ludzi w Polsce by mnie wygwizdało i mieliby rację. Ale ja sobie mogę powiedzieć na tej zasadzie, że a może było tak. I państwo sami sobie kombinujcie, czy mogło być ewentualnie. Kolejny portret bohaterów twojej książki zaprezentuje Krystyna Maksymowicz i Bogusław Krasnodębski. A konkretnie 7 lat i 5 miesięcy, 20 dni, 3 dni od wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku do częściowo wolnych wyborów z udziałem Solidarności 4 czerwca 1989 roku. Tyle trwa ich wojna. Znacznie dłużej niż druga światowa. Wszyscy zgodnie uważają, że jeśli mają współpracować, razem działać, walczyć, to muszą się dobrze poznać, polubić, nabrać do siebie zaufania, pokochać nawet, bo to może potrwać na firmowe jajeczka, śledzie i sylwestry. Przychodzą ze swoimi żonami i mężami i narzeczonymi. Co jest kompletnie niezgodne z konspiracyjnym BHP. I jeszcze te wrzaski, churalne śpiewy. Ułani, ułani, malowane dzieci. Raduje się serce, raduje się dusza, kiedy Solidarność na Moskali rusza. Nie chcemy komuny, nie chcemy i już. Nie chcemy ni sierpa, ni młota. Z jakich... części składa się wojskowa dzida bojowa? Przekrzykuje nagle muzykę Gruby Mark. Wszyscy oczywiście wiedzą, że to kpina z Ludowego Wojska Polskiego, z którym prowadzą wojnę. Wojskowa dzida bojowa składa się z przeddzidzia, śróddzidzia i zadzidzia, wrzeszczą na całe gardło. Z czego więc się składa przeddzidzie wojskowej dzidy bojowej? Przeddzidzie wojskowej dzidy bojowej składa się z przeddzidzia, śródprzeddzidzia i za przeddzidzia. A śróddzidzie wojskowej dzidy bojowej z czego się składa? Za syrana brygado, przed śróddzidzia, śród-śróddzidzia i za śróddzidzia, panie majorze. Marek chce jeszcze zapytać o budowę zadzidzia, ale entuzjazm do krzyków flaczeje. Chłopaki wypijają palówce, w obiegu są wtedy szklaneczki zwane angielkami i zaczynają fantazjować o przyszłości, kiedy komuna wreszcie padnie na pysk i zdechnie. Zobaczysz, damy cię na ministra obrony za te wrzaski, mówi któryś do Marka. Co ty, protestuje Rysiek, z takim głosem na marszałka Sejmu? A Celinę na ministra zdrowia, bo doktorka. Sam se idź na ministra zdrowia, mogę być premierem. Michała do kultury, Freda na ministra transportu, bo taksiarz, a Maćka na szefa do więzień, bo już siedział. To się chłopak zna na tym fachu. Do Jacka też będziemy mówili kiedyś, panie ministrze. Tej to już wódki nie dawajcie. Jacek Kuroń, który czasami wpada do nich w gościnę pogadać i pobalować, macha ręką, jakby się opędzał od żółtego gza bydlęcego.
Na tej samej zasadzie Janek zostaje ministrem budownictwa, Piotrek ministrem od sportu, a Maryśka od opieki społecznej. A Staszek ma być wojewodą wołyńskim, ale na razie nic o tym nie wie, bo usypia w fotelu. Stasiu, śpisz? Ktoś szarpie go za ramię. Nie, powieki sobie oglądam. Staszek jest robotniczym liderem z fabryki telewizorów Piasecznie pod Warszawą, ale i on, jak każdy tego wieczora, dostaje coś i jest kupa śmiechu, chociaż nie wiedzą, że dla wielu z nich jest to chwila, która zaważy na reszcie ich życia, a co najmniej na 30 kilku kolejnych latach. Tych najważniejszych, co przypadają na całą dojrzałość człowieka między młodością a starością. Są wśród nich tacy, co wierzą w te wygłupy. Bo niby dlaczego nie? Po każdej wojnie przecież tak było. Zwycięzcy brali absolutnie wszystko. Czy te 7 lat, które opisujesz, czy to była wojna? No tak, jeden z twoich bohaterów nawet wykopał bunkier, Wielu z nas marzyło, żeby to jakby zaczęło być taką naprawdę poważną, solidną wojną, no bo te pokojowe metody, bez przemocy, młodym ludziom nie mogło się to podobać. Rzeczywiście, tak jak we fragmencie czytanym wcześniej, ona była niefotogeniczna, ta wojna po prostu. Ona nie da... Ten będzie lepszy? Lepszy? Ona była niefotogeniczna w tym sensie, ona nie dała takich profitów emocjonalnych, rozumiecie Państwo? To, czego młodzi ludzie by na pewno bardzo potrzebowali. No cóż jest braworowego w tym, że wieziesz jakąś tam tonę papieru gdzieś, przewozisz z miejsca w miejsce. No przecież to jest potworna nuda. I dlatego ta wojna jakby, ona siadała, ponieważ nie dawała tych profitów emocjonalnych, to bardzo dużo ludzi się z tego wykruszało. I rzeczywiście przyszedł taki czas, że wyglądało na to, że te podziemie się całe rozpadnie i zawali. I tylko dzięki tym takim, najbardziej zapiekłym, zajadłym przeciwnikom systemu, to jak, dzięki nim jakoś to przetrwało. No rzeczywiście ona była nieefektowna. Ja miałem problem, żeby napisać, co myśmy robili przez te 7 lat, Marta. No. To jest naprawdę niełatwo było odpowiedzieć na jakieś takie pytanie. No. Zajmować się ruchem wydawniczym. No. Też mi brawura. No. Żadnego mostu nie wysadziliśmy, rozumiecie Państwo? No. Bo nawet nie jest. Przy jakiej opowieści się upijać nie ma. No. Co już tym bardziej, kiedy dzisiaj byśmy sięgnęli po tygodnik Wola i to tam też nie ma historii na pierwsze strony gazet. Dzisiaj czytamy to. Z zupełnie innej perspektywy. Oczywiście, tam są komunikaty. Nudy. Co się dzieje w zakładach. No, rozumiecie Państwo? Ale to też, musisz zrozumieć, Marta, to też z racji oszczędności miejsca. Mało, że to takim maczkiem jest pisane jak cholera, często w ogóle rozmazanym i nieczytelnym, nie? No to wiadomo, że trzeba oszczędzać. On miał w jedną karteczkę albo w porywach do dwóch. I trzeba było wiele różnych spraw opisać. No w ogóle nie było mowy o jakimkolwiek... o jakiejś szerszej analizie, większej, to była tylko czysta informacja, z czego połowa tych informacji, co się w zakładach dzieje, nie? Kogo tam wyrzucili z roboty, albo jakaś przekształcenie, zmiany, jakieś draństwo urzędnika. Nudy. Tak naprawdę ta prasa podziemna, ona była wypełnieniem luki tego wszystkiego, co się nie pisało w oficjalnym obiegu, trzeba było tam zmieścić. Rozumiesz? To było coś zamiast. No nieciekawa była ta wojna. Wyłącznie z poczucia obowiązku ci ludzie przetrwali. Ci moi bohaterowie są ludzie, którzy przetrwali, w tym wszystkim tkwili i byli z poczucia obowiązku. Tak bym powiedział. Jacek, a dlaczego ty tam trafiłeś? Byłeś wtedy pedagogiem szkolnym. Jak trafiłeś do firmy? Jak zostałeś kolporterem? To tak jak wszyscy. No, znałeś po prostu kogoś takiego, a cholera cię brała i chciałbyś się włączyć. Jak ktoś ci się przypucował, że jest to zaangażowany, że potrzebuje twojej pomocy, że czegoś by od ciebie chciał, no to udzielasz tej pomocy i zostajesz. To najprostsza rzecz na świecie. Musisz kogoś znać. Ja dzięki Rudo Brodemu jakby się dostałem do tego. To on pierwszy złapał kontakt i mi,
i niezwykle mnie tam wciągnął. Dlaczego zostałeś? No z poczucia obowiązku. Ja widziałem, że to jest ważne i że to jest, że nikt za nas tego nie zrobi i że po prostu ktoś musi to robić. No. Ja jestem obowiązkowy, taki trochę Niemiec jestem. Ja wiem, że jak coś trzeba zrobić, to po prostu nie podobać się, nie jest fajnie, nie jest efektowne. Ja mówię, kto by nie chciał do jakiegoś powstania ruszyć? Jak byłem małym chłopcem, to w ogóle byłem strasznie miałem żal, że moi rodzice nie wzięli udziału w powstaniu warszawskim. No nie wzięli, bo nie mieszkali w Warszawie. Byli dziećmi też, nie? Ale najlepiej jakby zginęli w tym powstaniu. Więc ja mam takie marzenie, mnie wychowali na tych książkach. Jak ja sobie przeczytałem Zośkę Parasol, no to kurde, jak mogła mi się takie coś spodobać? No w ogóle Marta, no nie ma porównania, no. Czytasz Zośkę Parasol, tam na każdej stronie ktoś umiera, nie? I to jak? Chłopcy, 18-17-letni, dzieci po prostu, bebechy ci się przewracają, że ich nie ma. To wyobrażacie sobie, Polska by inaczej wyglądała, gdyby oni wszyscy przeżyli. Ja w ogóle nie mam pretensji do Niemców, że oni pomordowali te wszystkie dzieciaki. Mam pretensje, to ja mogę mieć tylko, bo to byli nasi wrogowie, a ja mogę mieć pretensje tylko do naszych, którzy na coś takiego pozwolili, coś takiego wymyślili, wojskowi. Wojskowy ma prawo wywołać wojnę, powstanie albo cokolwiek, jeżeli sam swoje dzieci pośle na tą wojnę, w pierwszej kolejności, na pierwszej linii, wtedy. A tak to niech kurde kombinuje, zrobić wszystko, żeby wojny nie było. Jak można było zburzyć takie miasto? Do fundamentu. Przecież to jest barbarzyństwo. Przecież było jasne, że oni to zrobią. Przecież było jasne, że oni to zrobią. A powiedzcie mi, dlaczego nie skończyli powstania na początku września, po miesiącu. No wytłumaczcie mi, dlaczego. Skoro przez miesiąc dostaliśmy tylko bańki, dostawaliśmy. I nic nie wskuraliśmy. Założenia, które były, jakby wywołujące powstanie, nie powiodło się wszystko. To dlaczego trzeba było ciągnąć? To jeszcze miesiąc z hakiem. No niech mi ktoś to wytłumaczy, tak logicznie. Traciliśmy dzielnicę po dzielnicy. Wycofali się ze Starówki. Padło Powiśle, padło Czerniaków, odepchnęli od Wisły. Nawet jakby Rutkę ruszyli, to by przecież nie przedostali się do powstania, nie? Bo odepchnęli od Wisły. To jeszcze ciągnęli to powstanie. No wytłumaczcie mi dlaczego. Może dlatego, że ich dzieci nie walczyły w tym powstaniu. A jak się kończy ta 7-letnia wojna? Ta twoja wojna. No to tak, jak się skończyła, no wszyscy się wzięli za swoje życie. Żyjemy w wolnym kraju i koniec. No jak gadam z niektórymi tymi moimi kolegami, to jest to coś, co ja czuję. Ja nie ma dnia, nie ma poranka, kiedy rano otwieram oczy, żebym się nie cieszył, że oto obudziłem się w wolnym kraju. Przysięgam Państwu, tak. Ja fizycznie cierpiałem, jakby żyjąc w tym zniewolonym kraju. Jest strasznie żyć bez wolności. Wy nie wiecie, co to znaczy. Wy, młodzi, ten pierwszy rząd na podwórku. Jakie to jest po prostu... Ja fizycznie cierpiałem. Dla mnie było to po prostu nie do zniesienia. A więc teraz, jak każdego ranka, jak się budzę, mówię, kurde, jak przyjemnie, fajnie oddychać jest, no. Jak jest gitesowo. Jakie to kapitalne. To każdy dzień mi się fajnie zaczyna dzięki temu właśnie, że żyję w wolnym kraju, że się budzę. No wziąłem się za swoje życie, jakby... No, Ja już byłem w swoim życiu. Myśmy rozpoczynali te życie nagle na końcu tam, wziąłem ślub, dzieci mi się porodziły, to wszystko. I musiałeś jakoś dzielić ten czas, bo te knucie tak sporo jakby pożerało czasu. Nie? Więc jakoś trzeba było ten czas dzielić. No i to się nawet dobrze złożyło, no bo ja się przygotowałem do życia reporterskiego, które też jakby pożera niezliczoną ilość czasu i też ciągle mnie nie ma, prawda? No ale tak musiało jakoś w moim życiu być. No i tak samo było u tych moich kolegów. Każdy się wziął jakby energicznie za swoje życie i już nie rozpamiętywaliśmy tego, co było, nie trzymaliśmy sztamy, wszyscy byliśmy tak bardzo zaabsorbowani już sobą. Jakby wywalczyliśmy wolny kraj, załatwiliśmy sprawę i można się teraz zająć sobą. I być może, że tak, dlatego nie trzymaliśmy sztamy. I co jest osobliwe? Jedna z najbardziej niezwykłych rzeczy, którą ja usłyszałem jakby pisząc tę książkę. Michał Boni, który ciągle był jakimś ministrem, powiedział mi, że tylko raz jeden jedyny w ciągu tych wszystkich lat przyszedł do niego ktoś od nas i czegoś od niego chciał. Jakiejś protekcji. Ale on chciał tylko kwitka, żeby na sprawę rozwodową z żoną, że oto pik. Widzisz, ja mu zmieniłem ksywę, prawda? Jak on się nazywa? Pikador? Nie ma kogoś takiego. Nie ma.
No jakiego tam nadzorem? Mniejsza z tym. No wie, przyszedł, bo miał sprawę rozwodną z żoną, musiał do sądu dać, że żona powiedziała, że ciągle go nie było w domu, a on chodził knuć, rozumiecie panie? Więc taki kwit potrzebował. Nigdy, nikt nie przyszedł mu załatwić pracę, coś tam załatwić, ułatwić, umieścić kogoś w szkole. Nigdy. Coś, co wydaje się, my jesteśmy urodzeni w Polsce Ludowej. Przecież takie rzeczy się robiło, nie? Normalnie robimy do tej pory. Mamy te nawyki. Jesteśmy strasznie skażeni tą komuną. Nie udawajcie, że nie. Ja jak potrzebuję baterii, to sobie idę do redakcji i sobie biorę. A później wychodzę, parzą mnie te bateryjki w kieszeni, mówię, no co ja zrobiłem? No przecież w kiosku sobie kupuję za parę groszy, no. Ale tak mi z komuny zostało, że idziesz do pracy i sobie bierzesz, co ci tam potrzeba. Matko, jaki to wstyd. Jakby mnie ktoś zobaczył, o matko, i powiedział, a po co ty tak do kieszeni ładujesz te baterie? Jakbym mówił, do dyktafonu, a ty masz 8 dyktafonów, no matko, jaki wstyd, no nie? Więc i my to mamy. Kiedyś Włodek Nowak, teraz jest szefem reportażu dużego formatu, który od połowy października będzie w poniedziałek, proszę państwa, więc proszę wiedzieć, proszę zapiszcie sobie w notesiku. No, będziemy to jakoś reklamować mocno, więc już tam wyprzedzam. No, on kiedyś właśnie te takie nasze skazy po komunie, on kiedyś zbierał i jakby notował, chciał coś o tym napisać i mnie też poprosił, żebym coś napisał, żebym coś mu powiedział. Powiedziałem, no Włodek, no wstyd mi, bo ja w twoim dziale kradnę, wiesz? Papier, długopis, gumkę, myszkę, spinacze biurowe. Zszywki. No, zszywki, no, wiadomo, te takie kolorowe do wbijania w miękką tablicę. To się nazywa jakoś, nie? Pineski. Pineski? Nie, pineski są pineski, a te takie z czerwoną główką dużą. Pineski z czerwoną główką. Te żółte karteczki przyklejane, jak mają nazwę? Kwadratowa żółta karteczka. Post-it. Nie, one mają nazwę zagraniczną. Post-it. Stickers. Jak? Post-it. O matko, jakie to jest. Żółte karteczki sklejane. Żółte karteczki sklejane. No, więc... No tak, to są nasze ślady i my to mamy, cholera, wszyscy mamy. No. Ale o zyskach i stratach tych powojennych będzie kolejny fragment. Przedstawi go nam pani Danuta Łuszczek i Krystyna Maksymowicz. Drugą maszynę drukarską chłopaki z firmy zwyczajnie kradną. Do zdobycia jest maszyna offsetowa z liceum poligraficznego na ulicy Stawki. Pomysł podrzuca do firmy pracujący w szkole nauczyciel. Robi też dla chłopaków plan sytuacyjny i w umówionym dniu nie domyka w szkole jednego z okien, które wystarczy pchnąć i się otworzy. W liceum nie ma alarmu. A w nocy jest tylko jeden stróż, do tego pijący. Problem tylko w tym, że pracownia z maszyną drukarską jest na pierwszym piętrze nad kanciapą stróża. To jego może trzeba będzie uśpić fachowym ciosem, gdyby się obudził. Dla Piotra Stańczaka wspinaczka po rynnie na taką wysokość to nie jest wielki wyczyn. Maszyna jest już wcześniej przygotowana do kradzieży, rozebrana na części, ale to ciągle kilkadziesiąt kilogramów żelastwa. Tomek Dążał zbiera wszystko do kupy, przy okazji robi wielki zapas blach do matryc offsetowych. Piotrek montuje z lin i bloków kolejkę i winduje wszystko przez okno do Freda na ulicę. Maszyna trafia do rodzinnego domu Piotrka w Brwinowie pod Warszawą, gdzie Ryśkowi Satelowi, szefowi firmowej poligrafii, udaje się ją złożyć i uruchomić. To moja pierwsza
pierwsza poważna praca na wysokości po odejściu z Instytutu Lotnictwa, gdzie projektuje podwozie dla dowojskowych samolotów, mówi Piotrek Stańczak, rocznik 1954. Jestem inżynierem konstruktorem podporą Instytutu, więc skończę mój projekt kinematyki i pokrywy podwozia do Irydy, nad którym pracowałem i idę na fizycznego do spółdzielni założonej przez alpinistów, bo płacą o jedno zero więcej. Wycinanie drzew, naprawa dachów, wież, dzwonnic, malowanie kominów, ogromnych tankowców w stoczniach i wszystkiego, co niebotyczne. A potem zostaję burżujem, prezesem, bo zakładam własną firmę i już nie bujam się na kominach, bo od tego mam pracowników. Piotrek Gruby, Marek Fred od transportu, rocznik 1950, i Rysiek Satel od poligrafii, rocznik 1951, to jak oficerowie liniowi średniego szczebla. Ludzie najbardziej wystawieni, narażeni, bo muszą dowodzić do tego nie ze sztabu, ale z okopów, w których siedzą z podoficerami i żołnierzami, z których co chwila muszą wystawiać głowy, bronić stanowisk, redut, placówek, podrywać do ataku. Techniczni działacze Solidarnościowego Podziemia, tak jak oficerowie frontowi, wszędzie muszą być osobiście. Jest prawdziwym cudem, że w firmie żaden z nich nie wpada, co wcale nie znaczy, że nie byli zainfekowani, nie złapali smrodu, przypału, nie ciągnęli ogona szpiclów za sobą. Przez wiele lat tak wielkiej aktywności uniknąć tego nie było sposób. Jeśli mnie pytasz, co zmieniło się w moim życiu przez tę wojnę, to ci odpowiem, że nic, oświadcza Ryś Satel. Moje życie prywatne przed konspiracją, w trakcie i po niej niczym się nie różni. Pracuję z bratem w jego zakładzie fotograficznym, a potem próbuję robić własny biznes. Produkcję stelaży do parasolek, ale szybko do mnie dociera, że zdolności manualne nie wystarczą. Rynek siada, wchodzą wyroby chińskie po parę groszy za parasolkę, tyle że jednorazową. Psują się na potęgę, ale są kolorowe i kilka razy tańsze od krajowych. Moja firma upada w 1990 roku, ale to nie jest bolesny upadek, bo nie nabrałem kredytów, jak niektórzy. Bo co jak co, ale rozsądku Ryśkowi nigdy nie brakuje. Cichy, spokojny, cierpliwy, pokorny nawet, zawsze zadowolony, mało jednak przy tym wyrazisty, niewidoczny i nie rzucający się w oczy jak obywatel piszczyk. Tyle, że bez pecha i skłonności do konfabulacji. Nigdy nawet nie słyszę, żeby zaklął. Ale u człowieka podziemia taka przezroczystość, życiowy kamuflaż to wielka zaleta. Nie spotkałem w całym solidarnościowym ruchu drugiego tak tytanicznie pracowitego, ofiarnego i uczciwego do bólu. Działacza, którego życiowe cieszą rzeczy małe. Po prostu urodzony konspirator. Brylant prawdziwy. Mądry, niezawodny i solidny jak wyżeł szorstkowłosy. Mocno zbudowany pies do wszystkiego. Nie do zdarcia. Który padnie na pysk, a wykona zadanie, zdechnie, zajeździ się na śmierć, a nie przestanie aportować, nie przestanie przynosić patyka, nie kombinuje, tylko się stara, pomaga, zapieprza ile się. Nawet na moim ślubie Rysiek zatrzymuje mnie w przedsionku kościoła i przekazuje mi pieniądze. Omawiamy sprawy, robimy szybkie rozliczenie, a to przecież 7 stycznia 1987 roku, zima stulecia i najbardziej siarczysty dzień tej zimy, 27 stopni mrozu. Ciężarna panna młoda sinieje z zimna, organista kończy trzeci kawałek, ksiądz czeka i wysyła kościelnego z pretensją, a my spiskujemy. Nieprzypadkowo na okładce twojej książki jest pies? Nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo jest i
No i przez tę metaforę, która ciągnie się przez całą książkę, bo ona się rzeczywiście ciągnie od samego początku do końca i no i też jest na tyle dosłowna, bo jest taka opisana scena przywiązania psa do drzewa i pozostawienia w lesie. No wiadomo, że w Polsce tak się pozbywamy psów, nie? Starych. Tak. Ale ty sam też o sobie mówisz, że dziennikarz, reporter, to też jest ktoś z gatunku psów. To zależy, jak uprawiasz ten zawód. No, są różne szkoły uprawiania tego zawodu. Ja bez wątpienia w ten sposób go uprawiam. Ja lubię mówić, że uprawiam takie reporterkę trotuarową właśnie. I że patrzę na świat z perspektywy wałęsającego się psa. I takiego niespecjalnie rasowego, nie? I po prostu... Kropka. Ja jeszcze przez moment zostanę przy okładce, a to dlatego, że Skucha to nie jest pierwszy tytuł, który ta książka miała nosić. Pierwszy tytuł to są Początek świata szpolerzerów. Tak, taki jak tu nosi ta trzecia część, to o czym mówiłem wcześniej, prawda? Że ona w zasadzie, książka miała się z tego składać. Czyli że świat się zaczyna w 89 roku, wszystko. Jest to oczywiście aluzja do książki Koniec świata szwoleżerów i świata szwoleżerów, który się zakończył tym szwoleżerom po jak się zakończyła epoka napoleońska, prawda? I ten pierwszy pułk szwoleżerów tych napoleońskich jakby rozpadł się i świat się dla tych ludzi zakończył. Młodzi ludzie, którzy się później jak pogubili. Cała książka opowieść Konwickiego jest o tym, jak oni się bardzo pogubili. Niezwykła, wspaniała, genialna książka. A nasze życie jakby w zasadzie w tym momencie się dopiero rozpoczyna. Prawda? Bo ich życie jakby kończy się klęską, później następuje, jest, znowu próbują podnieść głowę, bo ją jakby to życie jakby rozbudzić, jakby rozpocząć wszystko na nowo, ale znowu wybucha jakieś kolejne cholerne polskie powstanie i znowu kolejna katastrofa, morze, ocean krwi. A u nas tak nie było. Ja rozpoczynam właśnie tą książkę od tego, że to jest w zasadzie jedno z niewielu powstań, które nam się udało, obok tego wielkopolskiego. Nie? Udało nam się, na dodatek bez żadnych jakichś strasznych ofiar. No, nie wypuściliśmy oceanu krwi. To jest zaskakujące, to jest bardzo udana wojna. No. Tak, ale w twojej książce jest bardzo zaskakujące, że można tworzyć mitologię polską bez krwi. No ja jakby, mnie się wydawało, że to jest niemożliwe, no bo to jest, bo żeby mitologia powstała, to musi być, no musi być jakiś... Ofiara. No ofiara, a co tu jest mitologią? No, co tu jest fajnego? Ja, proszę Państwa, ten opis kradzieży tego powielacza to jest jedna brawurowa historia, którą ja mogłem jakby wyjąć z głowy. Rozumiecie Państwo? A książka ma 300 stron. No, ale rozumiecie Państwa, to jest tak, że opisuje także rodziców tych dzieci, nie? Jak opisuje, jak opisuje, skąd się wzięła Maryśka, kołnierza, nie? No to muszę o jej rodzicach powiedzieć, że, bo to dziewczyna, która została wychowana na najgorszej warszawskiej ulicy, na Brzeskiej. Tam, proszę Państwa, jeszcze do 2010 roku strach był w ogóle samochód na 5 minut zostawić. No. Ja kiedyś pisałem o tej ulicy i robiłem zdjęcie na tej ulicy chyba w 2000 roku i robiłem perspektywę, no 400 metrów tej ulicy, długości, w głąb, tak, nie? A tam jeden samochód nie stał. Rozumiecie Państwo? To normalnie w Warszawie samochody można było warstwami układać, bo już nie ma gdzie ich pomieścić. A tam jeden nie stał. Ale nie o tym. I Maryśka się tam wychowała. No ale żeby skąd ona się tam wzięła? Więc muszę opisać rodziców. Więc skąd się wzięli? Martyrologia jest właśnie tak, że z tych rodziców odzyskuje ją to i później z tego życia, które oni potem wiodą. No to jak strasznie się jakby Fred i Ludobrody wkurwili na świat i na tą rzeczywistość i na ten swój nieszczęsny los, jakby to też jest niezwykła opowieść dla mnie, nie? Jakiej oni są niesamowitej kontrze do reszty świata. Przecież list, który pisze strasznie popieprzony list, taki pełen buntu, rozpaczy, beznadziei, list na 20. rocznicę wolnej Polski, Rudobrody, który oślep, nic nie widzi, on miał cukrzycę i stracił przez to oczy. I taki krzyk rozpaczy z niego się jakby wydziera i on wpuszcza do internetu. To jest... Ja uważam, że to jest mocniejsze niż
gdybym ja opisywał jakieś wysadzenie pociągu cholera na moście, no, to ma taki ładunek emocjonalny, taki ładunek energii, tak, to jest, tyle jest emocji w tym, bo rozpacz jest emocją, nie? A on pisze o swojej rozpaczy, o swoim odrzuceniu, o swojej strasznej samotności, o tym, jak został sam. Gdy myśmy go zostawili, ty wszyscy koledzy, którym tam się nie powiodło w naszym życiu, w tym życiu, w ich życiu, to są ludzie, których wszyscy zostawili, z nami włącznie. Z tymi kolegami z partyzantki. Że nie ciągnęliśmy, oni mają taki żal, że nie ciągnęliśmy za uszy. A myśmy sobie myśleli tak, cholera, no nie po to, jakby obaliliśmy tamten system, gdzie wszyscy się ciągnęli za uszy, nie? Że ci lepsi, jakby mieli większe szanse, trzeba by być dobrze urodzonym, mieć fajnych rodziców i oni ci już przytłoń załatwią. No nie po to obaliliśmy tamten system i tamten kraj, żeby robić dokładnie to samo. Nam tego nie wolno robić zwyczajnie. I nie robiliśmy tego. Powiedzieliśmy, dobra, teraz martw się o siebie, no. Po to walczyliśmy o wolny kraj, mamy wolny, wszyscy mamy równe szanse, takie same. No to po prostu staraj się, no. Napinaj się, naginaj. To jest twoja broszka, twoja sprawa. Nikogo nie będziemy za uszy ciągnąć. Nie mówiliśmy tego. Ja tego nigdzie nie słyszałem, ja tego nigdzie nie wypowiedziałem. Ale ja wiem, że my tak myśleliśmy. Jak później się spotykałem z tymi kolegami przy skusze i o tym gadaliśmy, to myśmy sobie to mówili, prawda? No przecież o to chodziło. Żeby nie było lepszych. Więc jak mówiliśmy jednych z nas tutaj, i to w zasadzie się udało, to co mi Michał mówił, nie? Że nikt nigdy do mnie nie przyszedł. Także ci koledzy, którym się jakby w życiu nie powiodło, a powiodło się między 50-50, nie? Połowie się powiodło, drugiej połowie się nie powiodło. Niektórzy tak jak Rysiek, nie? No nic tam brawurowo niczego nie wskurał, ale jest szczęśliwy ze swojego życia. Pięknego, fajnego, szarego życia, tak jak on mówi. Połowa z nas powiedziała, ta połowa, a ta połowa inna, że nudnego nawet życia. I ja też bym tak powiedział, tak. Bo w zasadzie, no i mnie, jakby, jeśli chodzi o nudne życie, to no, nie jest łatwo zadziwić. No, to, ja chciałem odwrotnie powiedzieć. No, ale mi nie wyszło. Więc właśnie, nie po to jakby przewracaliśmy tamten kraj, żeby budować taki sam. Musieliśmy zbudować zupełnie inny. I przez to zapomnieliśmy o tych kolegach. A poza tym, ej, Hugo Bader, tak się... Mieliśmy to w dupie generalnie. Byliśmy tak zajęci sobą, że nie było powodu, żebyśmy się zajmowali kolegami. Zwyczajnie. Bardzo to trudno jest powiedzieć. I wiem, że nawet kiepsko słucha się tego, ale tak było, tak jest. Zwyczajnie. Wiesława Buczulińska przedstawi nam ostatni fragment książki. A ja zapomniałem o jednym powiedzieć. Ale my jeszcze nie kończymy tego spotkania. Wiem, ale to właśnie tym lepiej właśnie, bo to ja chciałem to powiedzieć na początku, więc powiem może w środku. To Państwo, chciałbym, żebyście Państwo przerywali nam, kiedy się tylko da. Nie czekajcie, aż Pani Marta powie na końcu, a teraz może ktoś ma pytanie, bo tak wtedy te pytania nie padają, jak Państwo wiecie. Pytanie konserwowane na później nigdy nie pada, bo już będzie inny kontekst, rozumiecie Państwo. Trzeba w trakcie, widzicie, że ktoś dojeżdża do kropki, kończy akapit, wskakujecie. I wtedy mamy coś, co dla reportera jest najcenniejsze, ma dialog, a nie monolog jakiś. Rozumiecie Państwo? To jest fajne. Więc tak naprawdę zwyczajnie wskakujcie, tak jakbyśmy siedzieli przy stole i biesiadowali. To ja mam pytanie. Można mikrofon w tą stronę na przykład? Czy po napisaniu tej książki nadal Pan uważa, że to dobrze było, że sobie nie pomagaliśmy? Nie, tak nie uważam. Uważam, że to było, nieludzkie i źle zrobiliśmy. Tych ludzi, którym powinno się pomóc z tego pokolenia, było tak niewielu, że... Co to oznacza? Nie ma. No, to jest telefon? Czy zapalnik się włączył? Że tych ludzi było tak niewielu, że powinno się jednak... W kraju, który jest chrześcijański, jakby powinno się pochylać nad ludźmi, którym jest trudniej. Koniec, kropka. Nie mam nic więcej do dodania. Nie powinniśmy, nie powinno się. To jest nasz grzech śmiertelny. Tego pokolenia. Tego pokolenia tych ludzi, którym się powiodło, a zapomnieli o swoich kolegach, którym się w życiu nie powiodło. Ja myślę, że tu młody społeczeństw zabrakło, że te elity, które się wtedy wytworzyły, powinny jakieś gotowe rozwiązania dla tych właśnie słabszych
przygotować. Tak o tym się dzisiaj mówi. Na przykład to jestem platformy. Pana teza, bo pan mówi, dlaczego to pokolenie Kolumbów lat 20. się trzymało, a wasze pokolenie nie. Nie. Ja myślę, że odpowiedź jest dość oczywista. Skończyła się wojna, pojawiło się nowe zagrożenie i znowu zintegrowało tą grupę, tak? A tutaj skończyło się jedno zagrożenie, pojawiła się wolność i wszyscy się rozwiedli. Tak, to do mnie przemawia. Jak najbardziej tak, to mi się wydaje bardzo jakby. Tak, to jest chyba mądre, co pan powiedział. Tak. Nie, to jest na pewno mądre, tak. To proszę, bo mieliśmy plan. Może przeczytajmy teraz. Tak, właśnie. Tak. Jesteśmy bodaj jedynym pokoleniem polskich konspiratorów, czy też szwoleżerów, któremu po wielkiej wojnie świat dramatycznie się nie zawalił, o czym tak pięknie w końcu świata szwoleżerów pisał Marian Brandys. A po naszej wojnie nie ma żadnej jatki, żałoby, żadnego końca świata, dopiero się na dobre się rozpoczyna. Wreszcie jesteśmy sobą, a nie jakimiś tam zarażonymi śmiercią, Kolumbami, szwoleżerami, pańskim wojskiem. Jak się mówiło o gwardzistach z pierwszego lekkokonnego pułku, bo służyć w nim mogli tylko prześlicznie dobrze urodzeni i sytuowani młodzieńcy, którym rodzice albo oni sami musieli zafundować całe wyposażenie wojskowe z koniem, bronią i mundurem włącznie. Wśród polskich konspiratorów przedostatniej dekady XX wieku panuje bezwstydnie egalitarny duch. Mamy tu arystokratów i chuliganów, takich, którym w żyłach płynie błękitna krew i takich, u których jest roztwór pół na pół z bimbrem, takich, którzy mają 7 klas i takich z doktoratami, ludzi, którzy piszą uczone eseje o rewolucji francuskiej, wolności, równości i braterstwie i ludzi, którym komuna paryska kojarzy się tylko z placem na warszawskim Żoliborzu. Jeden z naszych prowadzi tam stragan z narcyzami, mieczykami, gerberami, który razem z asparagusem, plumosą i wstążką zawija w celofan. Na serio nazywany przez niego cefolanem albo cynkwolią. Plac komuny paryskiej nazywał się tak tylko PRL-u, bo wcześniej lub później jest placem Wilsona. Pańskim wojskiem nie jesteśmy, więc ani wtedy, ani tym bardziej teraz, co widać nawet gołym okiem, obwisłe brzuchy, podbródki, siwe wąsy, mało który ma komplet zębów na froncie, a choćby jakąś protezę, implant albo mostek. Słabo wyglądamy w naszych domowych dresach albo w struksach na kolanach wypchanych, w tureckich swetrach z bazarów, w szlafrokach albo podomkach ze stylonu, w filcowych albo góralskich kapciach z wywczasów w Rabce. Łyse łby, skrzypiące kolana, na dłoniach plamy wątrobowe, a w pachwinach przepukliny. U innych w przełyku żylaki jak powrozy, do tego ubytek słuchu, refluks żołądkowy, hemoroidy, odrosty, pustki w lodówkach. Płakać się chce. Troszkę jak opis działania bomby atomowej. To była Słucha. Czy będzie ćwiara i rewers?
I kiedy? No to jest taka bogata wypowiedź moja. Dziękujemy bardzo. Czy są pytania? Tak, z pewnością będzie. Nie wiem, teraz już nie mogę zagwarantować co do tytułów. Ponieważ wprawdzie się przypucowałem, że będzie ta ćwiara, ale córcia mi podrzuciła inny kapitalny tytuł i strasznie za mną teraz chodzi. Pomysł ja realizuję. W lipcu byłem w Szczecinie i tutaj już fedrowałem za tą książką, ale tytuł mnie teraz chodzi za mną, tytuł audyt. Bardzo, bardzo chętnie, w zasadzie robię audyt. Robię audyt III Rzeczpospolitej z wielką przyjemnością i rozkoszą i tak ja nad tym pracuję. Na refluks trzeba będzie trochę poczekać, jeszcze będzie przedzielony innymi książkami. Cięgiem to nie będzie robione. Rozumiem, ale czy zmieni się tytuł, to tego nie wiemy, ale czy zmieni się pierwsze zdanie, czyli głównym bohaterem tej książki jest czas? Tak, to już powiedziałem, że to już jest napisane to pierwsze zdanie i na razie się tego trzymamy. No, więc pierwsze zdanie i następne będzie o nowego wiersza, więc tyle wiem na bank. No. Czy są pytania ze strony publiczności? Nie, no nie w tym momencie. Już nie w tym momencie. To chyba nie pozostaje nam nic innego, jak zostawić autora z Państwem. Dziękuję bardzo za spotkanie. Ja z determinacją podpiszę każdą książkę, także spokojniutko będę tu siedział, aż do czasu do ostatniej książki. Bardzo dziękuję, że Państwo tak mnóstwo czasu sprężyli ze mną tutaj. Kłaniam się nisko w Państwa.